No dobrze, szanowni państwo, witam na kolejnym spotkaniu rozmowy z ciekawymi ludźmi. Tym razem pozwoliłem sobie zaprosić pana Mateusza Kijowskiego, szefa Komitetu Obrony Demokracji. Jak wiecie, ja mam zupełnie inne poglądy, ale z drugiej strony mój profesjonalizm nauczycielski wymaga, żebym zapraszał również osoby, które osobiście mi się podobają, a ich poglądy mogą mi się nie podobać. W związku z czym przedstawiam pana. Przedstawieniem zajmie się oczywiście Jorgo. Ja tylko jeszcze raz przedstawiam, pan Mateusz Kijowski. Tu zapewne są panie, które przyjrzą się panu. No i zostawiając państwa w tej sytuacji, żegnam i jak zwykle udaję się do tak zwanych z góry przewidzianych zajęć. Tak. Zacznę od powiedzenia krótkiej streszczenia autobiografii biografii pana, więc to będzie tak. Swoją przygodę ze studiami zaczął pan od studiowania matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Dalej przyszedł pan do Instytutu Studiów nad Rodziną. Tak jest. Aby przejść dalej do dziennikarstwa. Zaczął pan pracować w przedsiębiorstwie krawieckim, projektując. I w 1991 w Centrum Edukacji Komputerowej. Tak, zaczął pan swoją karierę. 2000 rok, Wyższa Szkoła Zarządzania i Polski Open University. I swoją przygodę z z aktywizmem zaczął pan w organizacji turystycznej działającej przy lokalnej parafii. W 1990 był pan założycielem ruchu obywatelskiego Akcji Demokratycznej. No to troszkę na wyrost powiedziane. Byłem na spotkaniu założycielskim, podpisałem dokumenty. Dobrze, mamy sprostowanie. Z działalności politycznej przeszedł pan następnie do społecznej i był pan współzałożycielem kampanii Stop Stop NOP, która zajmowała się, która walczyła jakby o obowiązkowe szczepienia dla dzieci. Był pan założycielem organizacji Stop Gwałtom. Tak jest. Oraz 19 listopada 2015 roku założył pan na Facebooku grupę o nazwie KOD. Komitet Obrony Demokracji. Tak, Komitet Obrony Demokracji. Tak. No i jest pan ojcem trójki dzieci, jeśli się nie mylę, czwórki. Dobrze, to przepraszam, czwórki dzieci. Mateusz Kijowski, proszę państwa. Dzień dobry państwu. To może tylko tytułem uzupełnienia powiem, że przyszły ze mną trzy dziewczyny, które tutaj siedzą z młodzieżówki KOD-u. Może wymienicie imiona swoje, będzie łatwiej od razu dla każdego. Weronika, Kasia, Eliza. Jeżeli byście chcieli z nim porozmawiać po naszym tutaj oficjalnym wystąpieniu, to można się czegoś więcej dowiedzieć pewnie o naszej działalności i o tym, co robimy. Dobrze, dziękuję bardzo, witamy serdecznie. Więc wywiad zacznę ja. Moje pierwsze pytanie brzmi, skąd takie zróżnicowanie w pana życiu? Z jednej strony matematyka, informatyka, z drugiej projektowanie, dziennikarstwo. Z potrzeby i z możliwości. To znaczy, to co robiłem wynikało z potrzeby, kiedy znajomi założyli firmy. To było projektowanie, to jest dużo powiedziane, czyli kurtki puchowe, śpiwory puchowe, później jakieś dresy ortalionowe, w końcu jakieś sukienki listowe również. Potrzebowali pomocy, ja akurat umiałem to robić, więc im nieco pomogłem. To nie było jakieś specjalnie planowe działanie. Prowadziłem również szklarnię w pewnym momencie. Nigdy się nie bałem specjalnie żadnych wyzwań. No i natomiast jeśli chodzi o studia, to oczywiście to miałem zawsze taki dylemat między tą... Ja się wywodzę z rodziny naukowej, w zasadzie z jednej strony moi rodzice oboje byli, są naukowcami ścisłymi, że mój ojciec jest profesorem fizyki, mama studiowała chemię, pracowała przez pewien czas na uniwersytecie również na chemii, później była nauczycielem w liceum. Z kolei dziadkowie byli polonistami, redaktorami i działali w sferze takiej humanistycznej bardziej. Więc zawsze to we mnie tak te różne kierunki się gdzieś tam wspierały. Nigdy nie mogłem się decydować do końca. Dobrze. Chciałem się zapytać jeszcze, gdzie zdobył pan swoje umiejętności projektowania?
Mówi pan, że pan to umiał akurat. Znaczy ja od dzieciństwa jak coś potrzebowałem, to sobie robiłem. Potrzebowałem mieć fajne spodnie, to sobie uszyłem spodnie. Potrzebowałem mieć, nie wiem, kamizelkę jakąś, to sobie szyłem, farbowałem, robiłem takie rzeczy. Robiłem na drutach od wczesnego dzieciństwa, także różne takie rzeczy po prostu były jakby... Nauczyłem się z potrzeby, żeby trochę mi mama pomogła kiedyś na początku, jak miałem 3-4 lata, a później to sam się jakoś doskonaliłem i tak wyszło. Dziękuję. Mogę powiedzieć, że ostatnio, kilka lat temu, na przykład budowałem łazienkę u siebie w domu, jakieś tam cegły, kafelki, hydraulika, kanalizacja, to też umiem robić. A co i kiedy sprawiło, że postanowił pan założyć Komitet Obrony Demokracji i czy było to jakieś konkretne wydarzenie? No bardzo konkretne wydarzenie, całkowicie przypadkowe. 19 listopada, jak już została wspomniana data, znajoma na Facebooku wysłała mi artykuł na czacie. Artykuł z Studia Opinii Krzysztofa Łozińskiego, pod którym trzeba założyć KOD. No, artykuł przeczytałem, stwierdziłem, że generalnie mi się podoba i zapytałem, no i co? No, to zrób z tym coś. No, stwierdziłem na początek, udostępniłem u siebie na Facebooku swoim. Tak, byłem już wtedy, ponieważ trochę zajmuję działalnością publicystyczną, miałem taką możliwość propagowania różnych rzeczy, jak coś napisałem, to w krótkim czasie wiele osób się tym interesowało, ale wiem, zobaczymy, czy chwyci. Udostępniłem i zaczęły kolejne osoby to polubiać, udostępniać dalej. Jak pani Danuta Kuroń, żona Jacka Kuronia, udostępniła, myślę sobie, no widać, może są rzeczywiście pewne analogie między KOR-em a KOD-em, między sytuacją i metodami zaproponowanymi w tym artykule. Pogadałem z kilkoma znajomymi, założyłem grupę, zaprosiłem 5 osób i tyle, tak? Myślałem, że będzie kolejna grupa, w której będziemy sobie z różnymi osobami dyskutować, naradzać się, wymieniać materiały, no ale w ciągu kilku godzin zrobiło się 100 osób, następnego dnia rano było 200 osób, wieczorem już było 1000 osób, to był pierwszy dzień, to był czwartek, w piątek było 1000 osób wieczorem, a w poniedziałek rano już było 30 tysięcy ponad, no i to się okazało, że to już nie będzie taka mała grupa, w której będziemy się naradzać, tylko coś więcej. Nie było to w żaden sposób przygotowane, przemyślane, tak wyszło. A hasłem ostatniej manifestacji KOD-u było w obronie twojej wolności i głównym tematem była kontrowersyjna ustawa o inwigilacji. Co sądzi pan o tej ustawie i czy to jest środek bezpieczeństwa, czy zagrożenie dla naszej prywatności? No, nie wiadomo mi nic o tym, żeby tam były jakieś elementy służące naszemu bezpieczeństwu, tak? Raczej jest to, zdecydowanie wskazuje na chęć takiego opresywnego traktowania obywateli, na to, żeby wszystko o nas wiedzieć, wszystko monitorować. Jeżeli jest potrzeba bezpieczeństwa, to procedury kontrolne nad inwigilacją w niczym nie przeszkadzają, tak? Można zdecydować, że, no nie, można na przykład wprowadzić podsłuch komuś, w ciągu tygodnia trzeba uzyskać akceptację sądu, tak? Na podstawie decyzji oficera prowadzącego wprowadzamy, a potem w ciągu tygodnia procedura sądowa musi być, jest kontrola, wiadomo, że ktoś sprawdza, czy to było zgodne z prawem, czy niezgodne, czy była potrzeba. Ta ustawa wprowadza absolutny brak kontroli. Przez półtora roku będzie można monitorować połączenia telefoniczne, śledzić maile i tak dalej, w ogóle bez żadnej kontroli, bez żadnego zatwierdzenia przez kogokolwiek. Nie ma żadnych podstaw proceduralnych do tego. Półtora roku to jest ogromnie długi czas, do tej pory 3 miesiące można było działać w ten sposób, bez zatwierdzenia sądu. Nie znam żadnych przesłanek, które miały służyć bezpieczeństwu, które by się opowiadały za tymi wprowadzonymi regulacjami. Odchodząc troszkę od tematu KOD-u. Jest pan założycielem Stowarzyszenia Stop Gwałtom. Jakie wydarzenie z życia skłoniło pana do podjęcia takich działań? Znowu nie wydarzenie z życia, a bardziej artykuł prasowy. Młoda znajoma, praktykantka, znaczy później stała się moją znajomą, wcześniej nie znałem, napisała w Gazecie Wyborczej artykuł na temat wydarzenia w Turcji, gdzie 20-letnia dziewczyna, studentka została zgwałcona, znaczy to się pisało, mówiło się, że próba gwałtu, ale nie ma czegoś takiego jak próba gwałtu, tak? Gwałt to jest gwałt. Jak ktoś próbuje gwałcić, to już to samo jest gwałtem. Był zbiorowy gwałt, który zakończył się morderstwem. I wtedy mężczyźni w Turcji podjęli akcję protestacyjną, właśnie taką, jak później my powtórzyliśmy, gdzie zakładali spódnicę, fotografowali się, wpuszczali zdjęcia do internetu tam z odpowiednimi hashtagami. I to wszystko było pod takim hasłem, że jeżeli kobieta zaprasza, zakładając spódnicę, zaprasza do gwałtu, to ja też zapraszam.
Ja też ponaradzałem się z kilkoma znajomymi, usłyszawszy, zapytałem, czy myślą, że to, że w Polsce to jest temat ważny, czy należałoby się nim zająć, czy by się dołączyli do takiej akcji. No i po takich krótkich konsultacjach okazało się, że tak. No i wystartowaliśmy. Ja zrobiłem pierwsze zdjęcie, to był 1 marca zeszłego roku. I w ciągu 24 godzin się rozeszło po całym Facebooku, praktycznie było 400 share'ów, właśnie tam lajków i tak dalej, już nie kojarzę zupełnie. I następnego dnia zaczęli się pojawiać kolejni mężczyźni, którzy zaczęli dołączać. Po kilku tygodniach stwierdziliśmy, że trzeba się zorganizować, założyć stowarzyszenie. Stowarzyszenie funkcjonuje. Niestety przez to, że kot nagle wybuchł, musiałem się nieco wyłączyć z prac stowarzyszenia, ale jestem oczywiście członkiem, wspieram, działam i liczę na to, że też będę mógł teraz jakby z pozycji, którą kod wypracował, również nieco mocniej wesprzeć i tamte działania, które są niezwykle istotne. Natomiast niewątpliwie sytuacja polityczna w tej chwili jest również nieco opresyjna dla działalności pozarządowej, więc to, co robi kod, również w pewnym sensie jest zabezpieczeniem dla działań typu Stowarzyszenia Stop Gwałtom, które będą mogły łatwiej, mam nadzieję, jeżeli będziemy wspierać demokrację, łatwiej realizować swoje zadania. Poza Stop Gwałtom, czy zajmuje się Pan jeszcze jakąś działalnością aktywistyczną na tle seksualnym? Nie. Czyli to wszystko? To wszystko, tak. Dobrze. A jak widzi Pan takie organizacje jak Feminoteka? Zdecydowanie pozytywnie, jeżeli chodzi o rolę, po pierwsze, wspierającą dla osób poszkodowanych, dla ofiar, jak również o rolę taką edukacyjną. Feminoteka prowadzi bardzo szeroką akcję edukacyjną wśród młodzieży, wśród osób w małych miasteczkach, na wsiach, gdzie pewne zwyczaje, stereotypy kulturowe powodują, że zwłaszcza kobiety są bardzo mocno narażone na różne formy przemocy, zaczynając od przemocy takiej czysto kulturowej, a kończąc na przemocy fizycznej, seksualnej itd. Także myślę, że to jest rola nie do przecenienia. W pewnych, pewnie ideologicznych punktach się spieramy, niespecjalnie mocno, ale no mamy zapewne jakieś różnice ideologiczne, natomiast co do zasady myślę, że to bardzo cenna i potrzebna działalność. Sam byłem u nich na szkoleniu zresztą. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy rozważa Pan dołączenie do którejś partii politycznej lub założeń własnych? Zdecydowanie nie. To znaczy KOD jest ruchem obywatelskim. Jako obywatele chcemy kontrolować, monitorować to, co się dzieje w państwie, dbać o to, żeby politycy wypełniali swoją rolę w sposób uczciwy, rzetelny, zgodny z prawem. Nie chcemy nigdy walczyć o władzę, nie chcemy konkurować z partiami, nie chcemy z partiami walczyć. Politycy są ważni, są potrzebni w społeczeństwie, ale jeszcze bardziej są potrzebni obywatele. Przez to, że od 26 lat w zasadzie cały wysiłek tak, państwa i społeczeństwa skupił się na tym, żeby zbudować politykę partyjną, żeby zbudować silne partie, silny system partyjny. To jest oczywiście potrzebne w państwie, ale wszyscy zapomnieli o obywatelach i obywatele stali takim trochę elektoratem, ludźmi, którzy mają karteczkę, którą mogą wrzucić raz na jakiś czas do urny i właściwie wszystko. Chcemy, żeby obywatele odzyskali głos, zaczęli mówić głośno, wyraźnie, konkretnie. Chcemy pilnować każdej władzy, która się pojawi, bo to, że powstaliśmy teraz, no to jest, powiedzmy, trochę zbieg okoliczności, trochę wynik spiętrzenia pewnych okoliczności, natomiast nie jest tak, że kiedyś było wszystko wspaniale, a teraz jest źle i nie byliśmy do niczego potrzebni wcześniej, nie będziemy później. I jak określiłby Pan swoje poglądy polityczne? Nie umiem określać swoich poglądów politycznych, znaczy nie znam żadnych etykiet, które dobrze by określiły, poza może konserwatywno-liberalny socjaldemokrata, tak? No ale to tak parafrazując Leszka Kułakowskiego. Potrafię odpowiadać na konkretne pytania bardziej, tak? Natomiast etykietek nie mam ani żadnej partii, która by w całości oddawała moje poglądy, ani żadnej takiej jakiejś otwartej, jasnej ideologii, także bardzo trudno by mi było się to jakoś określić zdecydowanie. Dziękuję. Tak, wolność słowa okazuje się w wielu różnych formach. KOD jest jedną z nich. Jak Pan widzi wolność słowa? Znaczy,
Nie rozumiem pytania. Czym jest dla Pana wolność słowa? Okej, znaczy generalnie wolność słowa jest możliwością głoszenia wszystkiego, co nie szkodzi innym. Czy wolność musi być połączona z odpowiedzialnością za słowa. Jeżeli ja mam ochotę powiedzieć, że ktoś jest złodziejem, to dobrze, żebym miał na to jakieś argumenty czy dowody, bo jeżeli mówię to bez odpowiedzialności za słowa właśnie, to wtedy robię mu krzywdę, tak? Jeżeli mówię, że ktoś jest mordercą, podobnie. Można wyrażać, należy wyrażać swoje poglądy, należy rozmawiać o ideach, należy rozmawiać o właśnie wszystkim, co jest ważne dla ludzi, ale trzeba uważać na to, co się mówi. Tak? Nie można pewnych rzeczy mówić nie dlatego, żeby odbierać komuś wolność słowa, ale dlatego, że to po prostu może być krzywdzące. Może być krzywdzące, może być nieprawdziwe, to znaczy dopóki się spieramy, dopóki dyskutujemy, używamy argumentów, jest dobrze. Kiedy używamy języka nienawiści, kiedy używamy języka oszczerstw, insynuacji, wtedy to już nie jest tak naprawdę wolność słowa, tak? To jest zupełnie inny obszar, mi się wydaje. Dobrze. I czy uważa Pan, że wolność jako taka jest możliwa do osiągnięcia w naszej cywilizacji? No to by zależało trochę od definicji wolności i od definicji naszej cywilizacji, tak? Bez tych dwóch definicji trudno jest do końca określić. Oczywiście można powiedzieć, że wolność jest w człowieku, tak? I w zasadzie można być więźniem politycznym w Korei Północnej i być wewnętrznie wolnym człowiekiem. W takim razie jak Pan definiuje wolność? No to trochę podobnie do wolności chyba słowa, tak? Znaczy wolność to jest możliwość działania w sposób samodzielny, samodzielnego decydowania o tym, co się robi, w jaki sposób się robi. Natomiast wolność wymaga właśnie również odpowiedzialności. Tak? Znaczy, znowu jest ten wolność każdego człowieka się kończy tam, się zaczyna wolność drugiego człowieka. Oczywiście jest miejsce do negocjacji i to czasami zależy od konkretnych relacji międzyludzkich. Tak? Różne są obszary czy granice wolności w różnych małżeństwach chociażby, tak? Gdzie małżonkowie jakoś sobie te obszary definiują. Różnie to wygląda w różnych kulturach. Są kultury takie, gdzie jest oczywistym na przykład, że wszyscy wiedzą, ile kto zarabia i to jest publicznie wiadome. Są takie cywilizacje czy takie społeczeństwa, w których się o zarobkach nie rozmawia. Tak? Nie wypada mówić o tym i tak dalej. Jest mnóstwo takich tematów, które są pewną umową społeczną, więc wolność człowieka musi zakładać to otoczenie, musi zakładać, uwzględniać otoczenie, uwzględniać jakby pewne normy kulturowe. Dziękuję bardzo. Manifestacje KOD-u odbywają się aktualnie w całej Polsce. Ostatnia miała miejsce w ponad 40 miastach w Polsce, a nawet 36 w Polsce. 36 w Polsce. Tak. 36, ale również za granicą. Tak jest. Spodziewał się Pan tak dużego odzewu? Znaczy zależy kiedy. Kiedy zakładałem grupę na Facebooku, to się w ogóle nie spodziewałem. Znaczy spodziewałem się, że może z 50-100 osób się w końcu zbierze po paru tygodniach i sobie będziemy dyskutować. Natomiast kiedy powstawał plan tych ostatnich demonstracji, manifestacji na ostatnią sobotę, to oczywiście już wiedziałem, że to tak się odbędzie. To było zaplanowane, przygotowane. Mamy sprawne struktury działające we wszystkich regionach i te struktury wiedziały, gdzie będą organizować, co będą organizować. Oczywiście nikt nie wiedział, ile będzie osób, bo na razie nawet nie mamy takiej możliwości, w związku z tym też nie realizujemy, żeby w jakikolwiek sposób centralnie organizować, jak mówię, frekwencje. Nie mamy autokarów, nie mamy jakiejś możliwości specjalnie zwożenia ludzi, centralnie kontraktowania, więc po prostu przychodzą ci, którzy chcą przyjść, tak? Więc wiedzieliśmy, że będzie w 36 miastach, nie wiedzieliśmy, ile osób gdzie będzie, nie wiedzieliśmy, że będzie 1000 osób w Rzeszowie, 3-4 tysiące prawie w Łodzi, 5 tysięcy w Krakowie, 4 w Katowicach, tak, prawie 30 w Warszawie i tak dalej. Tego nie było wiadomo, ale było wiadomo, że w 36 miejscach jest wszystko przygotowane, dopięte na ostatni guzik i że się demonstracje odbędą. Jasne. No wiadomo, że nie wszyscy zgadzają się z działalnością i postulatami KOD-u. I czy spotkały Pana jakieś reperkusje związane z tą działalnością? No zresztą miałem sporo różnych przykrości na początku, zwłaszcza zaczynając od tego, że kiedyś ktoś zadzwonił do mojej żony i jakoś tam mieli różne wyzwiska, serwował, kończąc, ciekawe co zrobisz, jak ci zabijemy męża. Zdarzały się różne niezwykle śmieszne dowcipy w stylu,
nie wiem, czy można używać słów. Zadzwonił ktoś i powiedział, Komitet Obrony Demokracji? No tak. A kiedy następne otwarcie? No, jakie otwarcie? Parasola w pańskiej. No. A więc takie również zabawy się zdarzały. Miałem taki moment, kiedy na przykład przez godzinę nie mogłem używać telefonu, bo cały czas dzwoniono do mnie aż z agresywnymi jakimiś tekstami w języku angielskim z numerów zastrzeżonych gdzieś za granicy. Miałem różnego rodzaju ataki, miałem próby włamań na swoje konta bankowe, facebookowe, mailowe i tak dalej. No więc oczywiście jak się tak jeszcze nie zdarzyło, to już dawno, dawno się skończyło. A, jeszcze był jeden bardzo fajny tekst, który się też powtarzał dosyć często w momencie. Kiedy oddacie sokowirówkę? No te co Komorowski ukradł. No więc takie różne zabawne były sytuacje. Dosyć. Nie wiem, dziwi mnie, że ludziom się chce, no, ale jak ktoś ma taką potrzebę, to jest jego problem. To się już skończyło. Znaczy od czasu, kiedy po tych poważniejszych zdarzeniach policja objęła mnie prewencyjną ochroną, w zasadzie nie zdarzyło się nic takiego. Nawet, no, przepraszam, jeszcze, żeby to kończyć, raz gdzieś ostatnio, jak przychodziłem ulicą, jakiś pan taki troszkę podpity, tam coś mruczał pod nosem, widać było, że dość agresywnie, trudno było zrozumieć co. Natomiast zdecydowanie częściej mi się spotykają bardzo życzliwe osoby, które tam jakoś gratulują, witają się, chcą robić selfie, ściskają rękę i tak dalej. To jest to. Raczej mam więcej życzliwości i takiej serdeczności mnie spotyka niż agresji. Gdyby pan w naszym wieku, 13-17 lat, jak wyobrażał pan swoje życie? Nie wiem, czy powinienem mówić, co robiłem w tym wieku, ale jak sobie wyobrażałem. Znaczy ja wtedy działałem w Wędrowcu, to była taka organizacja, która powstała ciut wcześniej, ale później stała się częścią składową Przymierza Rodzin. Prowadziłem grupę dziecięcą w zasadzie, bo tam było, ja byłem wtedy już w pierwszej chyba klasie liceum, jakoś troszkę przyszłym, a dzieci były z 6-7 klasy podstawówki. Młodzież, żeśmy organizowali taką działalność, taką można powiedzieć niemalże harcerską. Mieliśmy zbiórki, regularne spotkania co tydzień gdzieś w salkach parafialnych. Jeździliśmy na obozy letnie, zimowe, budowaliśmy sobie na wszystko urządzenia obozowe i tak dalej. Zajmowaliśmy się pomaganiem ludziom i lokalnie na różne sposoby gdzieś tam na wyjazdach. To zawsze było takie założenie, że musimy coś robić dla społeczności lokalnej, więc się pomagało ludziom w gospodarstwach i jakieś takie tam inne działania dla lokalnych społeczności robiliśmy. Myślałem sobie, że generalnie moje życie będzie wyglądało no mniej więcej tak, że będę pewnie jakimś aktywnym człowiekiem, założę rodzinę, będę miał dużo dzieci i będzie super fajnie. Nie miałem jakichś wielkich planów, jakichś takich bardzo skonkretyzowanych ambicji. Co powiedziałby pan młodzieży zebranej tutaj, korzystając z okazji, ludziom, którzy w swojej dalekiej przyszłości będą decydować o przyszłości naszego państwa? Oj, to jest bardzo trudne pytanie, bo miałbym strasznie dużo do powiedzenia, ale ja myślę, że pierwsza taka podstawowa sprawa to jest taka, żeby być zdecydowanie samodzielnym w myśleniu, znaczy nie dawać się podporządkować nikomu, nie dać się wepchnąć w jakieś stereotypy, wojny szczurów czy inne takie schematy działania. Ja miałem akurat to szczęście, że moi rodzice bardzo liberalnie podchodzili do moich planów. Ja ich nie miałem, a rodzice też mi nie próbowali przekazywać, co powinienem, czego by ode mnie oczekiwali. Poszedłem drogą dosyć niestandardową, bo ani żadnych studiów nie skończyłem wtedy, kiedy powinienem, ani nie zrealizowałem jakichś takich ambitnych celów zawodowych czy naukowych. Ale myślę, że zachowałem właśnie taką jakąś samodzielność myślenia i umiejętność odnalezienia się w trudnych sytuacjach. W zasadzie wszystko umiem zrobić wokół siebie, tak, od gotowania, pobudowanie i przez uszycie ubrania i tak dalej. Ale myślę, że właśnie przede wszystkim samodzielność myślenia. Tak? To są różne, nie wiem, ideologie, różne partie, różne jakieś nurty myślenia, różne jakieś takie sposoby oddziaływania na ludzi, mody. One mogą być pewnym elementem, pewnym składnikiem jakimś życia, ale na pewno nie należy się poddawać temu w sposób taki jednoznaczny i ostateczny. To trzeba zawsze zachować jakieś własne przekonanie o tym, że się robi coś słusznego. Gdzie widzi pan... Przepraszam, czy mogę zdjąć marynarki? Jest strasznie gorąco. Proszę.
Kontynuując. Gdzie widzi pan Komitet Obrony Demokracji za parę lat, kiedy będą kolejne wybory? No, trudno powiedzieć, bo Komitet Obrony Demokracji jest ciałem demokratycznym i my dopiero pracujemy nad jego taką stroną programową i strategią, misją, celami. Na pewno nie widzę na listach wyborczych, tak? Na pewno nie widzę jako jakieś trampoliny dla ludzi do tego, żeby wskoczyć do walki o władzę. Natomiast na pewno jako pewien podmiot aktywnie uczestniczący w polityce, właśnie z poziomu takiego obywatelskiego, wpływający na polityków, pomagający obywatelom analizować pomysły, programy, porównywać, być może taki otwierający czy poszerzający dyskusję na temat tego, w którą stronę chcielibyśmy, żeby nasz kraj się rozwijał, w którą stronę nasze społeczeństwo powinno zmierzać. To są takie górnolotne hasła, ale w gruncie rzeczy dosyć istotne jest, żeby po prostu ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, bo właśnie to co mówiłem wcześniej, ta strona obywatelska, tego społeczeństwa obywatelskiego nie była budowana przez wiele lat i przez to przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Bardzo często jest tak, że ludzie się tylko biją się jakimiś takimi gotowymi zestawami, nie wiem, argumentów, trochę jak kijami baseballowymi okładają, nie słuchają się nawzajem. Powstał głęboki podział w społeczeństwie na dwa obozy i dopóki to się będzie utrzymywało, to bardzo trudno będzie doprowadzić do istnienia prawdziwego takiego społeczeństwa aktywnego, rozumiejącego, wybierającego mądrze. Także mam nadzieję, że tego czasu uda nam się te podziały nieco zasypać, w jakiś sposób nawiązać dialog, rozpocząć pewną taką ogólnonarodową, ogólnospołeczną rozmowę o ważnych sprawach, o demokracji, o wolności, o takich rzeczach, które oczywiście brzmią górnolotnie, ale jak się nimi człowiek nie zajmuje, to się degenerują i przestają funkcjonować. Dziękuję. No to zasadniczo już wymienił pan cele Komitetu Obrony Demokracji, ale w jaki sposób zamierza pan je realizować? Znaczy, ja w zasadzie nie mam specjalnie wielkich możliwości. Ja jestem jedną osobą, a Komitet Obrony Demokracji to są tysiące, dziesiątki tysięcy, a być może i setki z czasem. No w tej chwili w samych strukturach już jest zaangażowanych kilkadziesiąt tysięcy osób w takich konkretnych grupach realizujących konkretne zadania we wszystkich regionach, więc ja mogę prowadzić pewną rozmowę, dyskutować, wskazywać pewne kierunki, ale jednocześnie moderować w jakiś sposób rozmowę, ale tak naprawdę to wszystko wychodzi z dołu. Te struktury właśnie powstają, powstały się, utrwalają, sprawdzają się w działaniu. Prowadzą dyskusję programową. Mieliśmy spotkanie pierwsze koordynatorów regionalnych kilka tygodni temu. Za chwilę znowu zbieramy się, żeby się spotkać osobiście, bo sama dyskusja na Facebooku czy innymi technicznymi środkami komunikacji nie zawsze wystarcza. Więc ja nie potrafię powiedzieć w tej chwili, co dokładnie będzie robił KOD, czym będzie, jakie ma cele, bo to się dopiero określa właśnie w tej pracy wszystkich koderów i koderek. Tak? Dziękujemy bardzo. Teraz chcielibyśmy się zapytać, czy są jakieś pytania z publiczności? Ja mam pytanie. Jest tutaj, KOD protestuje przeciwko ograniczeniu słowa w mediach. I czy nie uważa pan, że w ogóle media publiczne jest trochę taki głupi wymysł, że nie powinno być takiego czegoś, ponieważ każda władza będzie tam obstawiała swoich ludzi i to będzie służyło nasze życie propagandowe dla tych rządzących? Znaczy, media publiczne, jeżeli są zależne od władzy, to oczywiście jest kiepski pomysł, tak? Media rządowe tym bardziej. Media publiczne w Polsce nigdy nie były w pełni niezależne, to trzeba sobie jasno powiedzieć, nigdy nie były całkowicie obiektywne, natomiast są pewne pomysły na świecie, jak robić, żeby media były w miarę niezależne. Też jakby cały system demokratyczny jest skonstruowany w taki sposób, że są różne rodzaje władzy, różne instytucje, różne organizacje, które wzajemnie na siebie wpływają, wzajemnie się kontrolują, wzajemnie się balansują. I media są jednym z takich elementów silnych kontrolnych. Oczywiście, jeżeli system przestaje być w pełni demokratyczny, to wtedy media też przestają być jakby tutaj utrzymywane w tej demokratycznej przestrzeni i przestają dobrze kontrolować. Ale
Znaczy, no są kraje oczywiście, gdzie nie ma publicznych mediów, tak? I też demokracja może tam dobrze funkcjonować. To wszystko trochę zależy od pewnego ustroju społecznego, od historii w jakiejś mierze, od dokonań wcześniejszych osiągnięć. Są takie kraje, gdzie są media publiczne, w których władza jest ustanawiana przez rząd i to w niczym nie przeszkadza wolności tych mediów, tak? A są takie kraje, gdzie media są zarządzane przez zupełnie niezależne organa i tak podlegają w jakiś sposób władzy. No, w szczególności myśmy we Włoszech chociażby media całkowicie prywatne podległe premierowi, tak? Więc w naszym przypadku oczywiście media publiczne są mają największy zasięg ze względów technicznych, ze względów historycznych. Tak jest, że w wielu miejscach w Polsce nie wszyscy są tak szczęśliwi jak my, że żyjemy w samym centrum i mamy dostęp do wielu telewizji kablowych, satelitarnych i tak dalej. Jest wiele miejsc w Polsce, gdzie ten dostęp do mediów jest dosyć ograniczony i tam docierają głównie te media publiczne. Gdyby nie było mediów publicznych i docierała tam że tylko jedna telewizja, która ma jakiś interes, to jest prywatna i w związku z tym ma interes, nie wiem, na przykład w propagowaniu własnej telefonii komórkowej albo własnego polityka, który ich wspiera, albo jakichś własnych interesów innego rodzaju, no to wtedy ludzie byliby poddani trochę nieuczciwym naciskom, więc no wydaje się, że u nas to jednak jest jeszcze potrzebne, natomiast no w tej chwili no nie mamy wolnych publicznych mediów. Tak? Coś jeszcze? Więc mam drugie pytanie, to czy Komitet Obrony Demokracji ma jakieś zdanie, stanowisko na temat podatku bankowego oraz podatku od supermarketów, który Komitet Obrony Demokracji się w ogóle nie zajmuje tego typu zagadnieniami, ponieważ to są sprawy wchodzące w obszar programów politycznych, programów partyjnych. My jesteśmy ponad poziomem partyjnym, nie konkurujemy, nie walczymy z partiami. Gdybyśmy mieli się wypowiadać w takich sprawach, to byśmy musieli zacząć właśnie z partiami konkurować i przestalibyśmy być ruchem obywatelskim. Dobrze. To prosilibyśmy jeszcze o wpisanie się do księgi. Nie pokazujcie poloniście, bo napiszę, że zły styl i charakter nieczytelny. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.